Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Balszoj i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Historia Jednego Myśliwca. Pod jednym z ostatnich materiałów ktoś zapytał mnie, czy można spodziewać się jakiegoś materiału o mniej znanych europejskich samolotach myśliwskich z okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Odpowiadam, jeszcze jak. Zanim przejdziemy do omówienia naszego dzisiejszego bohatera, to krótkie wyjaśnienie: czerwona swastyka, która będzie się pojawiała w dzisiejszym materiale regularnie, nie ma żadnego, ale to żadnego związku z niejakim Adolfem H oraz stworzoną przez niego partią o skrócie zawierającym się w literach NSDAP. W okresie międzywojennym czerwona swastyka była znakiem rozpoznawczym wykorzystywanym przez łotewskie siły powietrzne, a znak ten został wybrany, gdy pewien Austriak był znany głównie z tego, że jego koledzy robili burdy w pijalni piwa w Monachium. Tak czy inaczej, lotnictwo łotewskie zaczynało z bardzo niskiego pułapu, i dopiero w 1938 roku zaczęło poważnie myśleć o stworzeniu rodzimej konstrukcji, rodzimego samolotu myśliwskiego, który można by produkować w kraju. Dlaczego Łotysze nie zdecydowali się na zakup podobnej maszyny za granicą? Odpowiedź jest dość prosta: bieda, śmierć z niedożywienia i majaki o zimnioku. Państwa z niewielką gospodarką, równie niewielką armią i jednym niezbyt sympatycznym sąsiadem były w dosyć trudnym położeniu. I Łotwa właśnie takim państwem była. Nie było jej stać na zakup samolotów produkcji angielskiej czy francuskiej, nie wspominając już o maszynach amerykańskich. Owszem, przed wybuchem II wojny światowej Łotwa zakupiła niewielką ilość samolotów Gloster Gladiator, ale była to kropla w morzu potrzeb. W tej sytuacji trzeba było poszukać rozwiązania problemów ze sprzętem lotniczym na własnym podwórku. Odpowiedzi na pytanie, co robić, udzielił inżynier Carlis Irbitis, który już wcześniej zaprojektował kilka samolotów szkolno-treningowych. Były to w większości dolnopłaty, które całkiem nieźle nadawały się do szkolenia, a nawet na potrzeby aeroklubów, ale stworzenie samolotu bojowego mogło stanowić niejakie wyzwanie. Projekt od samego początku nosił wszystkie znamiona konstrukcji, nazwijmy to, budżetowej. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i niezbyt rozbudowany przemysł lotniczy, zdecydowano się na budowę lekkiego samolotu myśliwskiego, napędzanego silnikiem o mocy niespełna 500 koni mechanicznych. Niewielkie osiągi silnika miały być zrekompensowane dokładnością Budowy płatowca, jego doskonałością aerodynamiczną, lekką konstrukcją, a także umiejętnościami pilotów. Na papierze wyglądało to nieźle, ale w praktyce łotysze jakby nie chcieli przyjąć do wiadomości, że będą musieli bić się z państwem, które zaleje ich masą, więc budowa lekkiego myśliwca ma mniej więcej tyle sensu co łatanie dziury w tamie wstawianiem tam palca. Jak to się mówi, zamarzenia nie karają, tym bardziej, że w tym czasie w Europie panowała moda na lekkie samoloty myśliwskie. Przedawali w tym Francuzi, ale kilka pomysłów w kwestii stworzenia podobnych maszyn mieli również Brytyjczycy, Polacy. Tak na marginesie to wszystkie te próby okazały się raczej nieudane. To tak tylko na wszelki wypadek, gdyby ktoś pytał. Tak czy inaczej, Irbitis zdołał pozyskać do swojego projektu francuski silnik rzędowy Renault 12 o mocy 450 koni mechanicznych. Silnik był chłodzony powietrzem i zdaniem Irbitisa był idealnym rozwiązaniem dla jego samolotu. Pojawił się jednak problem, gdyż łotysze napotkali na poważne problemy finansowe i zakup silnika we Francji był poza ich zasięgiem. Jak powiedział łotewski chłop, jak się nimo zimnioka, to się lubi co się ma. W tej sytuacji Irbitis zdecydował się sięgnąć po silnik czechosłowacki Walter Sagita 1SR o mocy 460 koni mechanicznych. Silnik ten pojawił się stosunkowo późno, ale akurat w momencie, gdy wszyscy w Europie wpadli na pomysł, że taka jednostka napędowa może im się przydać, pierwszym państwem, które zaczęło interesować się silnikiem Sagita, była Holandia, która potrzebowała jednostki napędowej do swojego Fokera D23. O tym samolocie za jakiś czas sobie porozmawiamy, potem Sagitą zainteresowali się Włosi, którzy chcieli wykorzystać go do swoich projektowanych bombowców nurkujących SM-86W. Ostatecznie jednak Łotwa nie napotkała na poważniejsze problemy podczas rozmów z producentem. Odpowiednie porozumienie dotyczące pozyskania silników Sagita zostało zawarte pod koniec 1939 roku, gdy nad Europą zebrały się już ciemne chmury, z których zaczęło lać. Łotysze nie spodziewali się, że już niebawem także ich nieco prowincjonalne państwo znajdzie się na rozkładzie jazdy. Tymczasem trwały prace. Samolot VEF i 16, wszelkie skojarzenia z radzieckim polikarpowym i 16 jak najbardziej nie na miejscu, był miniaturowym, całkowicie drewnianym dolnopłatem o czystych, aerodynamicznych kształtach ze stałym podwoziem. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe, gdyż w samolotach seryjnych zamierzano postarać się o chowane w locie podwozie. Uzbrojenie samolotu miały stanowić dwa karabiny maszynowe Browning kalibru 7,92 mm, umieszczone nad silnikiem. Pod skrzydłami można było w razie potrzeby umieścić dodatkowe gondole z dwoma karabinami maszynowymi tego samego kalibru, a w samolotach seryjnych zamierzano zastąpić karabiny maszynowe w podskrzydłowych gondolach działkami 20 mm. Jednakże w praktyce okazało się, że prototyp nie otrzymał żadnego uzbrojenia. Wynikało to z problemów z dostawami sprzętu z USA. Oprócz sprowadzonego z Czechosłowacji silnika, w samolocie zamierzano wykorzystać amerykańskie przyrządy pokładowe oraz niemieckie śmigło szwarc. Budowa prototypu ze względu na brak śmigła i silnika przeciągała się, ale udało się ją zakończyć wiosną 1940 roku. Na dostawę silnika i śmigła oczekiwano 6 miesięcy. Po jego zamontowaniu okazało się, że na skutek dostarczenia zbyt bogatej mieszanki paliwa do silnika doszło do niegroźnego uszkodzenia. Natomiast podczas dalszych testów naziemnych silnik spisywał się już całkiem nieźle. W tych warunkach można było myśleć o przeprowadzeniu oblotu prototypu. Dokonał go pilot fabryczny Konstantinas Reichmanis. Data oblotu nie jest dokładnie znana, wiadomo natomiast, że koszt budowy prototypu zamknął się w 27 tysiącach dolarów amerykańskich, czyli 130 tysiącach. 568 łatach. Łat to łotewska waluta. Niestety nie znam ówczesnych łotewskich stawek, więc nie bardzo będę umiał to do czegoś porównać, ale po kursie z 1939 roku jeden dolar kosztował 5 ,31 zł. 31 groszy, więc w ówczesnych złotówkach samolot kosztował 143 370 zł, czyli za cały samolot trzeba było zapłacić tyle. Ile mniej więcej za 7 samolotów RWD-8. Połowę tych kosztów pochłonęło dostarczenie silnika. Niestety oblot prototypu nie był zbyt szczęśliwy. Pilotowi udało się bez poważniejszych problemów wejść na pułap 1000 metrów, po czym doszło do nagłego przerwania pracy silnika. Maszyna z trudem wylądowała i uległa lekkim uszkodzeniom. Sprawę próbowano wyjaśnić u producentów silnika, ale kontrolowane przez Niemców zakłady na terenie protektoratu Czech i Moraw nie były zainteresowane rozmowami na ten temat. Później uznano, że winę za usterkę ponosiła instalacja paliwowa, która nie podawała paliwa pod odpowiednim ciśnieniem, co doprowadziło do awarii. Ostatecznie wytwórni VEF udało się doprowadzić remont silnika do końca i wznowić próby w locie, ale do czasu aneksji Łotwy przez Związek Radziecki dało się wykonać tylko. Trzy loty. Po aneksji Łotwy prace nad samolotem były kontynuowane. Pojawiały się sugestie, że zbudowano jeszcze dwa prototypy i trwały przygotowania do rozpoczęcia produkcji seryjnej, ale najprawdopodobniej łotewskie lotnictwo nawet nie zdążyło złożyć zamówienia na samoloty v, e, i 16 pod radzieckim zarządem wytwórnia VEF pracowała nadal, a inżynierowi Karlisowi Irbitisowi zlecano kolejne zadania. Jednym z nich było zaprojektowanie samolotu napędzanego silnikiem M11, takim samym jak ten wykorzystywany w Po2. W ten sposób powstał samolot I-17, ale głównym zadaniem wytwórni pozostawało doprowadzenie do końca projektu VEF-I-16, który wzbudził duże zainteresowanie wśród radzieckich konstruktorów. Uznano, że maszyna ma priorytet i dokumentację oraz prototyp zabezpieczono na nierzucającym się w oczy lotnisku w mieście Spilwa. Na samolocie, w tym czasie pokrytym farbą w kolorze aluminium, miały pojawić się czerwone gwiazdy. Konstruktora i samolot pozostawiono w spokoju aż do lutego 1941 roku, gdy generał Fiodorow przeprowadził inspekcję i zapoznał się z dokumentacją techniczną maszyny, a następnie w marcu tego samego roku nakazał przekazanie wszystkich materiałów do Moskwy. wio łatwo powiedzieć, ale zrobić trudniej. VEF I-16 wymagał dodatkowych testów, a samo spakowanie samolotu przeciągało się w nieskończoność. W teorii latem 1941 roku samolot i dokumentacja powinny zostać dostarczone do Moskwy, ale w czerwcu Niemcy zaatakowali Związek Radziecki. Samolot, lotnisko i inżynier wpadli w ręce Niemców, którzy początkowo obiecywali łotyszom gruszki na wierzbie albo śliwki na sośnie. Zależy co kto wolał. Tak czy inaczej, Irbitisowi pozwolono na dokończenie prac nad samolotem. Testy maszyn przeprowadzili piloci Krillis, Mikkel Sons i Janis Ruditis, którzy startowali z lotniska w Kalnicem. Łotysze utrzymują, że zdołali wejść na pułap 4000 metrów i rozpędzić się do 460 km na godzinę. Piloci testowi twierdzili, że samolot był przyjemny w pilotażu, że latało się nim całkiem fajnie, ale ze względu na ograniczenia nałożone przez Niemców nie udało się przeprowadzić testów uzbrojenia. Później zainteresowanie projektem, jak to zwykle bywa w przypadku Niemców, niezdrowe, zaczęła wykazywać Luftwaffe, która w końcu zarekwirowała samolot i nadała mu niemiecki numer radiowy. AW plus 10. Na samolocie po raz kolejny pojawiły się swastyki, tym razem jednak czarne. W niemieckiej służbie samolot poddano testom, a potem posłano do szkoły lotniczej w Toruniu, gdzie najprawdopodobniej skończyła się jego historia. Pojawiają się tu nieraz naprawdę fascynujące opowieści o tym, jak to samolot został rozebrany w celu wykorzystania elementów metalowych, co jest dość zastanawiające w przypadku samolotu wykonanego w całości. Z drewna. Prawdopodobnie maszyna została rozbita przez niemieckich uczniów i najprawdopodobniej nastąpiło to jakoś w pierwszej połowie 1943 roku, bo do szkoły w Toruniu VEF I16 trafił w 1942 roku i miał tam pojawiać się występować przez około rok. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania garść danych taktyczno. Technicznych. 7,3 metra długości, 8,23 metra rozpiętości, 2,7 metra wysokości. Powierzchnia nośna 11,43 metra kwadratowego, masa własna 1100 kg, maksymalna masa startowa 1550 kg. O silniku już wspomnieliśmy, o śmigle też. Prędkość maksymalna 483 km na godzinę. Zasięg 805 km. Pułap maksymalny 8100 m. Natomiast trudno powiedzieć, czy byłoby to możliwe ze względu na brak aparatury tlenowej potrzebnej do lotów na dużych pułapach. Uzbrojenie: dwa karabiny maszynowe kalibru 7,92 mm. Ale jak już wspominałem, były opcje na rozszerzenie tego swoją drogą całkiem przyjemnego pakietu uzbrojenia. No i dzisiaj z mojej strony to wszystko. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim wspierającym kanał. Możecie dołączyć do tego grona zarówno za pośrednictwem YouTube'a, jak również Patronite' i Wirtualnej Kawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i widzów wspierających. Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Ja Kraka, Grabka, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankins Sana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.